Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami doświadczeniem i sugestią na temat, jak już widzicie w opisie, czy Sora może zastąpić nam grupy 11 czy tak jak obecnie 12 rzędowe. Pokażę Wam film, który powstał na początku mojego kanału, czyli jakieś 4 lata temu, gdzie w moim posiadaniu był jeszcze fokusik. Fokusik posiadał właśnie osprzęt Shimano Sora. Była to kompletna grupa, czyli klamko manetki, przerzutki, korba, łańcuch, wszystko było Sory. Jeszcze hamulce szczękowe. I wtedy udało mi się dojść do takiego wniosku, żeby zakupić inną kasetę. Mniej więcej coś jak w odcinku, w którym mówię, gdzie kaseta 28-14, 11-rzędowa nie jest niekoniecznie kasetą dla juniorów, tylko każdy może z niej korzystać i być bardzo zadowolony. Także nie śmiejcie się z tego, jak Wam puszczę cały materiał, który był nagrywany 4 lata temu, czyli z moich początków, ale to, co chcę Wam przekazać, jest w nim jak najbardziej ujęte, a po tym krótkim filmie, no nie takim krótkim, trochę takiego 4-letniego doświadczenia chciałbym uzupełnić ten film nowymi spostrzeżeniami. Zapraszam. Cześć, siemanko, guten morgen. Dzisiaj fajne widoki z nad kanału, który przebiega niedaleko mnie. W sumie odkryłem to przed chwilą, ale co innego dzisiaj w temacie mamy. Mianowicie, dlaczego zdecydowałem się na kasetę 14-25. Jestem szczęśliwym posiadaczem Sory 9-rzędowej R3000. Przyjrzyjmy się z bliska jeszcze, póki jest ładna, czysta. Na początek, jakie mamy ząbki? Wrzucona jest w tej chwili 18, później chowa nam się 19, 21, 23 i 25. Teraz posłużę się ściągawką, jakie mieliśmy w poprzedniej kasecie. A poprzednia kaseta była 11, 28. Tutaj mamy 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28. Odpadło 11, 12, 13 i 28. Tych zębatek praktycznie nie używałem wcale. Złapałem się jakiś czas temu na tym, że nie używam po prostu tych najmniejszych zębatek i bardzo sporadycznie tą największą 28. I kolejna rzecz to, że przy zmianie biegów na wyższy lub niższy zawsze odczuwałem coś takiego, że po prostu albo mi brakło siły na to niższe przełożenie, żeby jechać szybciej, albo po prostu przerzucając do góry na niższy bieg, po prostu no było mi za lekko, więc chujek gogle poszedł w ruch i zacząłem szukać jakiejś alternatywy dla tej kasety, którą miałem wtedy. Ogólnie jest zamiar w ogóle wymienienia
całej grupy na wyższą, to jest 105 lub Ultegra, no ale to jeszcze kwestia przemyślenia finansowego, czy to się opłaca. I zobaczyłem, że jest możliwość kupienia kombinacji właśnie tej 1425. Ściągnąłem wtedy aplikację, która oblicza nam, z jaką prędkością, przy jakich obrotach na minutę będziemy się poruszać. I teraz sami zobaczcie. Tu mamy zdjęcie poglądowe właśnie tego kalkulatora. No ale teraz tak, zwróćmy uwagę na to, że jadąc z kadencją 90 obrotów na minutę na blacie 50C, zobaczcie, że różnice między biegami są mniej więcej około 3-4, a na przykład między 16 a 14 nawet 5 km na godzinę. Co za tym idzie? Przykładowo jadąc na tej 16 36 km na godzinę czujemy, że mamy siłę, żeby pokręcić z większą prędkością. Przerzucamy na 14 i w tym momencie obroty nam spadają na 79 obrotów na minutę. Ja ze swojego doświadczenia od razu w tym momencie czuję, że mam za mało siły, żeby po prostu dokręcić do tych 90 przy takiej prędkości. A teraz zobaczmy różnicę, jakbyśmy przerzucali z 16 na 15. Czyli patrząc teraz na tą nową kasetę, przerzucamy sobie na 15 i od razu widzimy, że obroty nam spadają tylko do 85, a nie jak w przypadku na 14 od razu 79, czyli automatycznie lżej jest nam dokręcić do tych 90 obrotów na minutę. Jedziemy w tym momencie 38, czyli zwiększamy swoją prędkość o 2, a nie od razu o 5. Jeśli mamy siłę, to zrzucamy sobie na 14 i jedziemy powiedzmy te 41 km na godzinę. Ja po tych pierwszych jazdach od razu zauważyłem, że jakbym miał pół biegi, patrząc na tą wcześniejszą kasetę, że łatwiej mi jest dobrać kadencję na tej nowej kasecie niż na starej, gdzie przełożenia po prostu za duże miały skoki. Teraz na spokojnie zerknijmy na tą nową kasetę 1425 i powinno wam od razu się rzucić w oczy, że teraz tak, mamy różnicę między przełożeniami tylko o 2 km na godzinę i tutaj w dwóch przypadkach między 21.19 i 15.14 o 3 km na godzinę. Dlatego sami widzicie, że łatwiej jest dobrać kadencję niż przy tej kasecie 11.28. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o te najniższe zębatki 13, 12, 11, czy mi ich brakuje? No niekoniecznie, zjeżdżając z jakiejś tam większej górki musimy pod nią jakoś wjechać, czyli powiedzmy mięśnie mamy już zmęczone i żeby pędzić z tej górki to trzeba jednak też trochę siły włożyć, więc nawet jakbyśmy chcieli wykorzystać potencjał 12, 13, gdzie będzie w tym momencie przy 90 obrotach na minutę prędkość około 50 na godzinę, myślę, że bardzo mały procent z nas jest w stanie w dłuższym czasie po prostu wytrzymać taką intensywność i jechać 50 na godzinę z górki, a co jest po prostej. No myślę, że amatorzy tak jak ja nie są w stanie kręcić dłużej niż nie wiem, minutę, dwie na takiej intensywności. Dlatego nie brakuje mi tych niższych biegów, ale gdybym miał zmieniać na 11-rzędową grupę, zastanawiałbym się nad zębatkami 12-25 lub 14-28.
ale myślę, że to wyjdzie w praniu. Dopiero zrobiłem na tej kasecie około 400 km, więc cały czas ją testuję, ale myślę, że tak czy tak wziąłbym właśnie 14-28, gdzie doszłoby mi w tym momencie 28 i bodajże 20, bodajże 20. Nawiązując do tytułu, który mówi nam o tym, czy Sora może być alternatywą dla grup 11-rzędowych, myślę, że macie tutaj małą odpowiedź. No wiadomo, każdy ma swoje zdanie na ten temat. I patrząc na moje argumenty, dlaczego zmieniłem na taką kasetę, widzimy od razu, że przybywa nam aż 4 przełożenia. Patrząc na analogiczną kasetę 11-rzędową 11-28, dochodzi nam 2 ząbki, dochodzą nam 2 przełożenia, a biorąc pod uwagę, że zmieniamy 14-25, w 9-rzędowej kasecie dochodzą nam 4 nowe przełożenia, które będziemy używać na pewno, a w kasecie 11-rzędowej dalej nie będziemy używali tych ostatnich przełożeń, patrząc na mój przykład. Idąc tym tropem dalej, różnica między Sorą a 105, jeśli chodzi o wagę całej grupy, mamy około 400 gram, a między Ultegrą a Sorą mamy około 650 gram różnicy na całej grupie. W tej chwili mam przejechane ponad 6000 km na grupie Sora i powiem wam, że to jest jedna z najniższych grup i ona tak działa w miarę precyzyjnie i fajnie, to nie wiem, czy jest sens dopłacać do większej grupy, będąc amatorem i nie ścigając się w wyścigach, jeżdżąc dla przyjemności. Wiadomo, ścigając się, no to już przydałaby się chociaż ta 105, już nie mówię o Ultegrze, ale dla amatora, dla mnie w zupełności Sora wystarcza i powiem szczerze, że zrobię jeszcze parę tysięcy kilometrów właśnie na tej kasecie i zastanowię się mocno, czy wymieniać właśnie na tą 11-rzędową grupę. Mam nadzieję, że w miarę przejrzyście i zrozumiale przełożyłem swoje argumenty, jeśli chodzi o tą kasetę. Ej, podobało ci się? Mam nadzieję, że bardzo nie śmieliście się po obejrzeniu tego filmu. Odnosząc się do niego, czy Sora naprawdę może zastąpić nam grupy 11 czy 12 rzędowe. Dalej jestem za nawet taki Claris. Akurat za Clarisem nie jestem, bo miałem doświadczenie z nim w 2 rowerach. W Scocie, jak i w Treku. Treka dalej posiadam. Także nic nie ujmując Sorze. No wiadomo, precyzja, mając doświadczenie z Ultegrą i 105 po 4 latach, super mocno nie odbiega, a przynajmniej jeśli się nie ścigamy. I dlatego myślę, że kiedy kupujemy nowy rower szosowy, jako pierwszy rower chcemy wejść w kolarstwo, to myślę, że Sora jest idealna na to, żeby wejść w nią na początku swojej przygody, jak i później również jestem za tym. Myślę, że teraz będzie większym argumentem chociażby to, że pokażę wam za chwilę nagranie z telefonu, gdzie chcę wam pokazać mój tamtegoroczny chyba najlepszy przejazd, taki na 100 km, gdzie zrobiłem chyba w 3,5 godziny i tam wam chcę pokazać, że mimo doświadczenia ścigania się gdzieś tam w jakiś tam ultra, dalej jestem za tym, żeby Sora mogła nam zastąpić ten osprzęt, bo jak się okazuje w Treku Claris nawet lepiej chodził niż 105 na chociażby tutaj na Fujiksonie, gdzie precyzja biegów, no bardziej poprowadzenie linek była na tyle i jest dobra, że nie widać różnicy między 105 a
Clarissa. Dlatego tutaj Wam pokażę, jak wygląda u mnie mój najlepszy przejazd. W tym momencie mamy tak, 100 km, 3,5 godzinki jazdy, średnia prędkość 28 na godzinę, maksymalna 45, tu będzie to, myślę, kluczową wartością, ten max. Średnie tętno to nas nie interesuje. I teraz przejdźmy sobie do ważnych statystyk, czyli tego, jak rozkładały się prędkości w ciągu tych 100 km. No i teraz tak, pierwsze 2 km to było przez miasto, więc tam spokojna trasa po ścieżkach rowerowych i dalej zobaczcie, mamy średnie rzędu 30 km na godzinę przez pierwsze 13 km, potem mamy 15-16 km, coś wolniej, ale tutaj łatwo możemy zobaczyć, że było jakieś tam wzniesienie i potem była górka, bo kolejne 2 km, 17-18 km był z górki i średnia wyszła, no powiedzmy 39 km. I dalej patrzymy, cały czas trzymam się tej średniej koło 30 i znowu mamy jakieś wykolejenie się w postaci 38 średniej, ale możemy sobie tutaj zobaczyć, że znowu było z górki. Lecimy sobie dalej i trzymamy się równo, znowu jakieś wychylenie, ale znowu widzimy, że było to z górki. Kolejne 35, znowu było z górki. 35, kolejne 30, prawie 35, znowu było z górki. No i tak, patrząc dalej, nie przekraczałem praktycznie 40 na godzinę. A jak zauważyliście, postaram Wam się jeszcze raz to wrzucić, czyli korba 50, z przodu, tyłu będzie zębatka 14, tak jak widzieliście na filmie w filmie. Co nam to mówi? Mówi nam to, że kolarz mojego pokroju praktycznie podczas jazdy nawet 100 km, tutaj akurat płaski teren z Zamościa do Hrubieszowa i z powrotem, pokazuje nam to, że ja takich prędkości nie osiągam. Jeśli osiągam, są to prędkości z górki, które są wypadkową tego, że zjeżdżam z tej górki i trwa to kilka sekund, a zazwyczaj w tym momencie może pedałuję, może nie pedałuję, więc nie ma to jakiegoś większego sensu i znaczenia. Do czego jeszcze chciałbym nawiązać? Czy warto jest upgrade'ować taką sorę? Tak jak na filmie wspomniałem, że chciałem wtedy przejść na 105 albo Ultegrę i powiem Wam szczerze, gdyby nie ściganie, to chętnie wróciłbym sobie do Sory, sprzedałbym sobie tutaj osprzęt, który posiadam, ale jest jedno bardzo ciekawe ale. Na pewno w tym sprzęcie, jeśli chodzi o 11-rzędowe grupy i czy to Claris, to Sora, nawet 105, jeżdżąc na korbach wyższej klasy typu Ultegra, czy w tym momencie jeżdżę na Dura Ace, pierwsze co bym zrobił w takim osprzęcie, to zainwestował w korbę, czy to Ultegry, chociaż wolałbym już z tego, jak trochę kilometrów zrobiłem na Dura Ace na korbie, zainwestował w samą korbę i uwierzcie mi, będzie kolosalna różnica, jaką odczujecie, a będziecie jeździli dalej na tym samym osprzęcie. Dlaczego tak uważam? Jeśli obejrzycie film o, tam chyba był Zamość, moje miasto i Scott, przedstawienie Scotta, jeżdżę tam na Clarisie i na korbie Ultegry. Działa to bardzo fajnie, jedynym haczykiem jest to, że trzeba założyć łańcuch grupy 11-rzędowej, żeby łańcuch nam nie spadał z korby, bo jak jeździłem na łańcuchu z Clarisa, niestety miałem problemy z przerzucaniem przerzutki, po zmianie na 11-rzędowy łańcuch wszystko minęło i jeździło się super. Także napiszcie w komentarzu, dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy naprawdę taka grupa Sora jest w stanie nam zastąpić, zamienić grupę 11-rzędową, patrząc na te argumenty przedstawione na filmie. Bo tak jak mówię, nawet analizowałem z jakichś tam ultramaratonów, gdzie tam po 500 km jechałem, to praktycznie na 30 godzin
jazdy, mówię tutaj o trasie 500 km, jazda powyżej 30 to już było dla mnie dużo, więc nie mówmy, nawet już nie wspominajmy o tym, ile energii musiałbym tracić, żeby w ogóle wykręcać gdzieś tam koło 50 na godzinę. Dlatego dalej utrzymuję to, że możemy zastąpić taką grupę po 4 lat jazdy. No, to będzie 4 lata jazdy na grupach 11-rzędowych. Dlatego mówię, gdybym zrezygnował ze ściganki, to myślę, że taka grupa sorry w zupełności nam wystarczy. Z tym, że to już było po nagrywce tamtego filmu, dowiedziałem się, że można zamienić też na kasety Ultegry, które miały wtedy 9 rzędów, te starsze grupy. Także można kupić bardzo fajne, lekkie kasety i cieszyć się z jazdy, bo chyba o to tym wszystkim chodzi. Dziękuję za dotrwanie do końca. Zostawcie suba, łapeczkę, komentarzyk. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.